Witam serdecznie. Chciałbym Wam pokazać mój nowy nabytek. Albo no, nie, no to nie jest zabytek, bo to jest znówka. Takie o, dziadostwo. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Wygląda śródowy, ale to nie jest śródowy, to jest Macieja. Proszę bardzo. Piękny owiec. Piękny owiec tu jest, proszę bardzo. Co się stało, synu? Chodź. I tak to gniecie. O, proszę bardzo. Takie płatki zostawia. Firma, o, proszę bardzo. A się świeci, człowieku. No i tak. Regulacja jest tu. Wałków. Tu jest szyberek. Ile ma tu dawać? Jest na dwóch zębatkach. Tu jest opcja do smarowania. Łożysk. Smaruje to na siłę. 3 kW, tak? Tak? 3 kW, czy ile to jest? Nie, 2 kW. Tak? Dobrze widzicie? Tak, 2 kW. No, wystarczy. No i... A nie nagrywałem tego szybciej ze względu na to, że mam to od lipca. No i nie nagrywam czegoś, co tak naprawdę nie sprawdzę dobrze. Albo jak jestem pewny tego bardzo, to wtedy nagrywam. A tak to... O, teraz widzę, że jest, maszyna jest naprawdę godna polecenia. Czyli jak ktoś potrzebuje do koni, albo nie wiem do czego. No ja to do koni, no wiadomo. To polecam, naprawdę. Ja nie gniotę, no na 9 koni ja mam codziennie, dajmy taką kastę. Gniotę, czyli pełny zasobnik codziennie gniotę. No może trochę mniej, bo jakby był pełny, to by się nie zmieściło. No ale mniej więcej tak prawie pełny taki zasobnik. No. Jest głośny, ale no tak chyba ma chodzić, że wałki rysowane są. No mówię sobie, można tego pana znaleźć na ulicy. Mi się wydaje, że fajnie działa. Ja mówię, polecam. Jak ktoś potrzebuje, jak ktoś takie coś kupi sobie, to polecam. Nie opłaca się przepłacać za jakieś simpy czy inne tego typu, bo to jest to samo, tylko tam jest marka. Ładne wałeczki są. No i co? No, to naprawdę polecam. Bo nie opłaca się przepłacać za jakieś simpy czy jakieś inne dziadostwa, które kosztują w cholerę pieniędzy po 20 coś tysięcy. Ja za to dałem 5 coś. No, chyba tak. Tak mi się wydaje. Albo 4 coś. Nie, 5 chyba coś. Pamiętam, nieważne ile dałem. Gdzieś koło piątki. 500 w tą, 500 w tą, nie robi różnicy. Wiadomo, że jak jest 4500 za 5500, no to jest różnica, bo to jest 1000 zł, ale ogólnie, no gdzieś koło piątki na OLX-ie pana można znaleźć. Gniotownik się wpisuje do zboża i wiadomo, że wszystko jest. Pozdrawiam, do znanego w Migo, hej!